uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Good. Piękna akcja, zobaczmy! Wykłada piłkę koledze. Jest! Mamy bramkę! Ależ emocje! Przed meczem nie byli faworytami bukmacherów, a tu proszę! Obejmują prowadzenie w samej końcówce spotkania. Coś pięknego! No i zanosi się na to, że wygrają to spotkanie. To już końcowe minuty meczu, a oni prowadzą zupełnie niespodziewany wynik. Jeśli taki rezultat utrzyma się do końca, będziemy świadkami nie lada sensacji. To trafi... Kucharczyk może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Wymanewrował obrońców, no i teraz... Michał Kucharczyk. I tak! Trafił i być może otworzył kolegom bramy piłkarskiego raju. Nie mógł wybrać lepszego momentu. Gol w samej końcówce na pewno podetnie skrzydła rywalom. To może być trafienie na wagę zwycięstwa w całej UEFA Champions League. Coś niesamowitego. Zdobywają bramkę, która prawdopodobnie przesądzi o ich zwycięstwie. Niespodziewany obrót sprawy. Tak jest futbol. Tu nie można z góry przewidzieć, kto wygra, a kto przegra. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Końcowy gwizdek coraz bliżej. Kibice gospodarzy wyraźnie liczą na wygraną. Wzmagają teraz doping. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gol! I chyba nikt już im tego zwycięstwa nie odbierze. Chyba dowiozą wynik do końca. Zbyt ciężko pracowali, żeby teraz odpuścić. Coś niesamowitego. To fantastyczna chwila dla strzelca bramki i całej drużyny. Zwycięski gol w ostatnich sekundach meczu. Świetnie się spisał, zareagował wręcz instynktownie i chyba wygrał to spotkanie. No, myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie. Co za dramaturgia. Udało się przejąć. To chyba ostatnia akcja w tym meczu. Ostatnia szansa na to, by jeśli strzelą, odnieśli zwycięstwo. Oddaje strzał. I mamy bramkę! Aj, drużyna, na którą niewielu stawiało, jest już tylko o krok od sprawienia niespodzianki. Bramka dająca prowadzenie w ostatnich minutach meczu. Kto by się spodziewał? To jest właśnie piękne w futbolu. No i zanosi się na to, że wygrają to spotkanie. To już końcowe minuty meczu, a oni prowadzą zupełnie niespodziewany wynik. Jeśli taki rezultat utrzyma się do końca, będziemy świadkami nie lada sensacji. No, myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie. Co za dramaturgia. Dimitri Payet. Mitroglou. To chyba ostatnia akcja w tym meczu. Ostatnia szansa na to, by jeśli strzelą, odnieśli zwycięstwo. Mitroglou. Gol! Zasłużone prowadzenie. W końcu im się należało. Przez większość czasu byli drużyną dominującą. Walczyli, prowadzili grę. Teraz obejmują prowadzenie, którego już chyba nie oddadzą. Coś niesamowitego. To fantastyczna chwila dla strzelca bramki i całej drużyny. Zwycięski gol w ostatnich sekundach meczu. Świetnie się spisał, zareagował wręcz instynktownie i chyba wygrał to spotkanie. Mm.
Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Mohamed Elneny. Ezil. Aubameyang przed szansą. Bramka! Aubameyang zapewnia swojej drużynie prowadzenie. Pozostało zaledwie parę minut gry. Nie wiem, jaki kataklizm mógłby pozbawić ich zwycięstwa w tym spotkaniu. No ale poczekajmy do końcowego gwizdka. Ależ sytuacja, mamy gola w doliczonym czasie gry. Cóż za wspaniała chwila dla strzelca bramki jego drużyny. Tak, świetnie zachował się pod bramką i tym golem chyba wygrał mecz. Bramka w samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia. Teraz i sędzia kończy spotkanie. Forsberg. Berner. Ilzanker. Świetnie minął teraz obronę. Tak jest! Gol, proszę Państwa! Mają upragnione prowadzenie. Nareszcie chciałoby się powiedzieć. To prawdziwe piłkarskie emocje. To jest piękno futbolu. Gra się do ostatniego gwizdka. Nie wiem jak ty, Jasku, ale ja naprawdę uwielbiam patrzeć na takie bramy. A kto nie, uderzenie w poprzeczkę. Piłka odbija się i wpada do siatki. Wspaniały widok. To trafienie może im zapewnić zwycięstwo. Czekaliśmy. Coleman. Theo Walcott. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Harry Kane. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gol! I chyba nikt już im tego zwycięstwa nie odbierze. Chyba dowiozą wynik do końca. Zbyt ciężko pracowali, żeby teraz odpuścić. Strzelec bramki jest w tej chwili chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Gol w doliczonym czasie praktycznie daje im zwycięstwo. Grali do samego końca i to przyniosło efekt. Zasłużone zwycięstwo. Mauricio Pochettino ma powody do satysfakcji. Ten gol może pozwoli wprowadzić nieco spokoju do gry. No, myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie. Co za dramaturgia. Teraz ciężko. Trezeguet. Salah. No, zmylił teraz całkowicie obrońców. Salah! Piłka w bramce. Mamy wyrównanie. Czy to koniec marzeń rywala o zwycięstwie? Końcowy gwizdek tuż, tuż. Co za emocje! Mecz trzyma w napięciu do ostatniej chwili. Wyrównująca bramka padła już w doliczonym czasie gry. Brawo, brawo za grę do końca i nie poddawanie się. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Trezeguet. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem. Ależ okazja! Czy ją wykorzysta? Salah! Tak, to jest gol dla Egiptu. Coś niesamowitego. Gol w takim momencie, wydawało się, że będziemy mieli rzuty karne. Dosłownie wydarli to zwycięstwo w ostatniej chwili. Wygląda na to, że jednak nie będzie jedenastej.
Wynik 3-2 nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Za to mamy gwarancję mocy do końca.